Cześć! Gdzie byłaś? Miałaś być o 15. Ja to od zmysłów odchodzę. Na mieście był wypadek. Ja już w kostnicy ciebie widziałam. Pewnie się gdzieś gdziłaś z tym, jak mu tam, Tomaszkiem. Mamo, ale ja byłam tylko na zakupach. Ja ci o tym jeszcze wczoraj mówiłam, rano ci przypomniałam. Nie pyskuj! Masz mnie za głupią? No tak. Stara głupia matka. Człowiek od ust sobie odbiera, żeby ta smarkula miała wszystko. I taka wdzięczność człowieka spotka. Mamo, ja przepraszam, ja byłam pewna, że ja ci o tym mówiłam. No już dobrze, dobrze. A co ty masz na sobie? Podarte dżinsy? No to ja lepiej do karmienia świń się ubierałam. Tenisówki. Przecież masz te ładne sandałki. Te włosy rozczochrane. Nie mogłaś uczesać się w warkocza? Tak pięknie nie wyglądasz. No tak. Ale ty wiesz zawsze lepiej. Jakie będziesz miała oceny na świadectwie? No, takie... Co tam masz? O, piękna. Ale nie dla ciebie. No dla mnie będzie. Przecudna. Podarujesz? Tak. 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 Dzięki. Dzień dobry pani. Zostałam, może Kasię? Wejdź, proszę, wejdź. Kasinka jest. Oczywiście, że jest. Chodź, Tomku, usiądź. Napijesz się czegoś? Nie, dziękuję. Nie chcę pani fatygować. O, domowej naleweczki. Nie, ja autem przyjechałem, nie mogę. To żadna fatyga. Ja chętnie toczyłam ci towarzystwa. Dziękuję, ale nie. Kasinka to świetna dziewczyna. Zgadzam się z panią. Mądra, dobrze się uczy. Ma gust, umie się ubrać. Ma to po mnie. Wiesz, jak nas razem widzą, to zawsze mówią, że wyglądamy jak siostry. No tak. Może jakaś muzyczka? Posłuszną córeczką, która
która spełnia wszystkie twoje rozkazy. Ja mam tego dosyć. Ja się wyprowadzam, to jest koniec i ja nie pozwolę się więcej tak traktować. Ale co ona mówi? Nie rozumiem. Przecież ja ją tak kocham. Hej, mamo. Hej, mój kochany synku, jak się dzisiaj czujesz? Wspaniale, mamo. Nie zgadniesz, co się stało. Co takiego? A no wiesz, w pracy wprowadzili taki nowy system, który był moim pomysłem. No i dzięki temu awansowałem na wyższe stanowisko. Ale no wiesz, mi to pasuje. Dodatkowe pieniądze zawsze się przydadzą. A na poprzednim stanowisku i tak już mi się nudziło. Zawsze coś nowego. No tak, przecież ciężko pracowałam na to, żebyś mógł zostać inżynierem. Pamiętasz, jak pracowałam na dwa etaty, żebyś miał kasę na akademik i życie w Warszawie? Podpierałam się zębami, żeby ci niczego nie brakowało. No, a co u ciebie? Jak się czujesz? Synku, przecież wiesz, że ja zawsze czuję się dobrze. Mamo! 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 Czego się drzesz? Przecież słyszę! Wzięłaś swoje leki? Leki? Jakie leki? Mamo! Mój lekarz powiedział, że już nic mi nie dolega. Mamo, proszę cię, weź leki. Dobrze, że jesteś taki troskliwy. Nie to, co twój ojciec. Mamo, proszę cię. No dobrze, już dobrze. Ale powiedz, co dalej z tym menedżerem. A no wiesz, dzięki tej podwyżce może będę mógł w końcu wziąć jakiś kredyt i uzbierać się na nowe mieszkanie. Wiesz, w sumie własne mieszkanie to lepsza opcja. Jak to? Przecież gdzieś ci będzie lepiej. 40 lat mieszkamy razem. 18 godzin cię rodziłam. Ty chcesz mnie zostawić? Jak twój ojciec? Mamo, ja już będę spadł. Muszę iść buty kupić. Jakie buty? Przecież każdy zakup musisz konsultować ze mną. A no wiesz, chciałem kupić sobie jakieś eleganckie buty, bo w piątek wychodzę i przydałoby się lepiej wyglądać. Jak to w piątek? Przecież w piątek masz urodziny. Od 40 lat spędzamy razem urodziny. To może w sobotę? W sobotę idę na kawę. Na jaką kawę? Z koleżanką, nie znasz jej. Dobrze, to idź. I zostaw mnie tak jak twój ojciec. No dobra, ale tylko na 5 minut. Wywiad z tą aktorką, no tam, tak, no ona grała tą główną rolę w tym serialu Życie, no jakieś tam życie. I co? No skarży się biedactwo, że ona nie może mieć dziecka, że tyle się starają, że to, że tamto. Boże, jaka krótka pamięć. Kochaniutka, gdybyś się nie skrobała 3 razy, 3 razy, to byś nie miała problemów. Problemów. Za morderstwo się płaci. Dobrze ci tak. Ha. I co my tu jeszcze?
jeszcze mamy? O, ta aktorka. No tak, tam też coś było, życie i kuchnia. Jak ona się ubra? Jezu. Jakby miała tak 60 kilo mniej, no to może by jeszcze jakoś wyglądała jak się kobieto. Jak się jest z paślakiem, to trzeba wiedzieć, jak się ubrać. Jak się ubrać. No cóż, żadna dieta ci nie pomoże. To kara za te wasze rozwody? Pozorny kryzys klimatyczny. Kto by w to uwierzył? I te wasze, jak to tam było? BGB? BGB. B. O! Te wasze kryzysy. No, dobrze ci tak. I co tu jeszcze jest? Zaraz, zaraz. A, to ta z tym... O, rozstali się. Ale nie, zaraz, zaraz. Ona tu bierze ślub w Lonie? Ślub kościelny? Ile ona ma? 40. A to dziewicę udaje. Ślub w Lonie. Dobrze ci, że mamy rok 20, a nie na przykład 1960, bo by ci ksiądz przy wszystkich ten welon z głowy zerwał. Do tego ma prawo tylko dziewica. Tylko dziewica. A zaraz, co tu jeszcze jest? O! O! Jezusiczku. Zapomniałabym. Nie szpory zaraz. Już lecę. O rany. O rany. Siadaj sobie. Dobrze, dobrze. Rozgość się, kochana. No, dzięki. To co, Karusi? A chętnie. Wiesz, przyszłam ci się tylko wyżalić, wiesz, bo mam taki problem. No jasne, wal śmiało. Wiesz, że mi to możesz wszystko powiedzieć. Zobacz, mam nowy czajnik. Rysio mi kupił. Wspaniały chłop ten Rysiek. Wiedziałam, wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Nie to co mój Karol. Karol to by mi nawet rogala nie kupił. No to mów, kochana. Co się stało? Woda. Wiesz, kochana, mam taki problem. Problem z okiem? Nie z okiem, coś ty ze starym. Już, gotowa. Już ci niosę, kochana. Proszę, mów, opowiadaj.
Jezu, mam taki problem z tym starym, zrobił się taki drażliwy, wyobraź sobie. Pytam się jego na przykład, kochanie, jak ci minął dzień? A on mi na to... Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Pytam się jego, kochanie, czy może byś coś zjadł, a on mi na to... Nie, u mamusi jadłem. Oj, Rita, może on jest przepracowany. Wiesz, przepracowany, ale słuchaj, no bez przesady, no bez przesady. On, wiesz, tylko przekracza próg domu i od razu ma taką, no po prostu tą swoją minę wykrzywioną. Wiesz, a może to ten kryzys wieku średniego? Ponoć wtedy faceta, wiesz, w życiu wszystko irytuje. Kryzys. Kryzys, kryzys. To tylko oni mogą mieć kryzys, a ja to kryzysu nie mogę mieć, nie? Daj spokój, wiesz co się stało? Musiałam do pracy iść na 2 godziny dodatkowo, żeby mi na włosy wystarczyło. I na rzęsy, a paznokcie zobacz jak ja wyglądam, no masakra, słuchaj. Wiesz co się stało ostatnio? Przyszedł do domu, jak zwykle swoją obrażoną miną, wyobrażasz to sobie, siada w fotelu, ja do niego, rozumiesz, z tymi kotlecikami, wiesz, po burgundzku od Kaśki, co dostałam, wiesz, od tej spod czwórki. Podobno wszystkich facetów z nóg zwala. No i? Nie zwaliło. Mało tego. Wziął kęs do buzi i mówi, że psia karma lepiej smakuje. I że przy takiej żonie lepiej będzie się do końca życia przy mamusi całował. Sobie wyobrażasz to? A tak się składało, że ostatnio kupiliśmy worek psikami. Więc tej złości, gdzie wiesz, ja się w ogóle przecież nigdy nie złoszę. Nasypałam mu do miski psiej karmy z dodatkiem dyni i mówię smacznego, bo tak się składa, że mamusia pojechała na miesiąc do sanatorium, a że przecież coś mówisz. Jezu, jaka ty jesteś agentka, Rita. Hmm? I co zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Zagroził mi, że pójdzie do paru mlecznego. Wyobrażasz to sobie? Jak to? No, zagroził mi, że jak tak dalej pójdzie, to się wyprowadzi do hotelu jakiegoś 4 kozy czy coś takiego. Wyobrażasz to sobie? To ja dla niego całe serce oddaję. Wszystko, do pracy poszłam, żeby go odciążyć, on mi takie rzeczy. No, tak. Coś podobnego. To przecież szantaż. Faceci to są jednak okropni. Halo? Dzień dobry, czy ja rozmawiam z panią Ritą? Tak, tak, słucham. Pani Rito, mówiona była dzisiaj pani na prawie kontrolowania zupy. Tak, 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 oczywiście. Dobrze, już lecę, już lecę. Kochana, muszę lecieć, to z pracy, wiesz, musiałam odebrać, przepraszam cię, pa kochanie, pa! No, pa, pa. Pa, pa. Hej, Monia! No hej, słuchaj, jaki numer, nie uwierzysz. Była u mnie przed chwilą Rita, wiesz? No, ona normalnie była taka cała roztrzęsiona, zapłakana, wiesz? No, jak to, co ma ogromne problemy, wiesz? No, jak to, jakie? Z tym swoim, tym Karolem. Wiesz, jaki to jest drań? Słuchaj, jak on się dowiedział, że ona jest w ciąży, no... No pewnie, że jest. No co ty nie wiedziałaś, że ona jest w ciąży? No to słuchaj, jak on się dowiedział, to on, wiesz co, się spakował i wyprowadził. Do hotelu. Do hotelu. No, no jakiego? No nie wiem jakiego. Chyba, nie wiem, coś tam 7 kus chyba. Ham? Ham? To słuchaj, to jest mało powiedziane, że to jest ham. To jest kurna taki drań. Ja nie wiem, no chyba, to ja myślę, że wszyscy faceci są tacy sami, wiesz? Im tylko jedno w głowie. Tak, tak, seks, jaki seks? Żarcie im w głowie. Jeju, kochana, słuchaj, Rysiu za chwilę wraca z pracy, on pewnie będzie głodny jak wilk, a ja tu nieprzygotowana, się rozgadałam. Ale posłuchaj jeszcze jedno, bardzo ważne, tylko nie mów nikomu, dobrze? Niech to zostanie między nami. No, to dobrze, to buźka, pa, 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 pa. No, Elce muszę jak najszybciej powiedzieć. Kurczę, nie odbierze, konferencję ma. Eśka i nagrze. Ela, nie uwie.
towarzysz Rita w ciąży będzie miała bliźniaki. Karol z rozpaczy pije od tygodnia w 12 kozach. Nie mów nikomu, to tajemnica jest. Gubica na ziemi, gdzie problemy przestają znaczenie. O, Felix nareszcie wraca. Będę mu mogła przekazać nowiny. Kochanie, nie uwierzysz. Kochanie! Karol mieszka z kozami. Nie wiem dlaczego. Podobno Rita z rozpaczy zaczęła pić. Skąd mam wiedzieć? Nie wiem. Może przez te kozy? Najgorsze jest to, że jest w bliźniaczej ciąży. Podobno czworaczki. No czworaczki! Tragedia. Tylko błagam, nie mów nikomu, jak to masz w zwyczaju. Gdzie byłoby strasznie przykro. Dzień. Tak, słucham. Jakie kozy? Co, na sprzedaż? Ale ja nie... Panie, ja nie wystawiałam żadnego ogłoszenia. To musi być jakaś pomyłka. Dziękuję, do widzenia. Nie no, o co im wszystkim chodzi, no? Wszyscy powariowali. Dzisiaj byłem w biurze, to wszyscy mi składają gratulacje. Mówią, jaki to ze mnie szczęściarz, no. Poklepują po plecach. Poczwórne szczęście. Dobre sobie. Spytałem ich, czego mi gratulują. To się tylko głupio uśmiechali. Wracam do domu i co? Spotykam Stefana. Na mój widok podszedł i bez słowa przywalił mi w twarz. Zapytałem go, dlaczego? On na to już ty dobrze wiesz dlaczego. Tylko chodzi o to, że nie wiem. Co to? Gdybyś w końcu zauważył, że mnie nie ma, to informuję cię, że wyprowadziłam się do matki. Łajdaku, jak mogłeś mi to zrobić? I to po tylu latach małżeństwa. Życzę powodzenia na nowej drodze życia z kozami? PS. Gdybyś był głodny, to wiesz, gdzie szukać karmy Fifusia. Nie wyjedz mu wszystkiego. Już nic z tego nie rozumiem. No, cały świat oszalał. Przynajmniej mamusia dzisiaj z sanatorium wraca. Pani Magda!
Magdo, koniec przerwy, ruszamy się. Brzuszki, brzuszki, pani Magdo. Do góry nóżki, o właśnie, w pozycji takiej jak pani ma właśnie. Leciutko unosimy się i do przodu, do tyłu. Leciutko, niech pani się nie kładzie na tą matę. O, i lekko. Bardzo ładnie, przepięknie, cudownie. No ja chyba panią przepiszę do grupy zaawansowanej. Pani Magdo, no cudnie pani pracuje. O, dziękuję, dziękuję bardzo. Może mi się uda wyglądać tak dobrze w pani wieku, jak będę ćwiczyć. Na pewno, kochana, na pewno. Na wygląd musimy sobie zapracować. No, ile byś mi dała lat? 50? Pani Magdo, ruszamy do boju. Wstajemy i przysiadziki. 50 przysiadów, pani Magdo. I to szybciutko. Szybciutko. 50. 50. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Pracujemy, pracujemy. Nie ma litości, pani Magdo. Tutaj trzeba pracować. Już nie mam siły. Dajemy, dajemy. Tempo, tempo, tempo. Tutaj się nie bawimy, pani Magdo. Na trzy, cztery, raz. No. Możemy już skończyć na dzisiaj, bo już nie mam siły. Pani Magdo, słabiutko z kondycją, ale popracujemy. Obiecuję, popracujemy. Damy radę, pani Magdo. No, głowa do góry. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. No wiecie co? 50. Szczelna pokraka jedna. Gdyby nie ta pandemia, to od razu by wyleciała. Małpa. Wiem, co zrobię. Podwyższę małpie opłaty. Ale koniec świata. Nawet Gipek miał problem, żeby tu trafić. O, to chyba ta laska ze schroniska. Hej, Ewelina jestem. Podobno macie piska dla mnie, bo to musi być taki, wiesz, mały, ale nie za mały. Trochę starszy, ale nie za stary. Tak, mamy jednego pieska. Będzie odpowiedni. Nie ma jeszcze imienia, będzie mogła go sobie pani nazwać. Jego właściciel, starszy pan, niestety nagle zmarł i piesek siedział z trupem swojego właściciela 3 dni, zanim zareagowali sąsiedzi. Ale proszę się nie martwić, z psem pracował behawiorysta, trauma przepracowana. 3 dni ze zmarłym? No, rzeczywiście, ciężka trauma. Musi się pani zdecydować, bo niestety zwrotów nie przyjmujemy. Ale ja jestem zdecydowana, bo wiesz, moja terapeutka powiedziała, że na tym etapie terapii ja muszę mieć psa. Ja się zawsze nasłucham. No, 3 lata już do niej chodzę. Tak, rozumiem, oczywiście. Chodźmy do biura podpisać umowę. Proszę pamiętać, pies je tylko suchą karmę. Tak, tak. 3 razy dziennie spacer, tak, wie, tak, że ma się załatwiać do kuwety. Tak, tak. Hejka, to ja, wasza wasza blogerka. Chciałam was poinformować, że zmieniłam swój status. W moim życiu pojawił się Maciuś. No, jesteście zaskoczeni, to taka radykalna zmiana. Ta kurteczka też w związku z Maciusiem. Od dzisiaj zawieszam swój blog, zapraszam was na blog mój i Maciusia. Mam nadzieję, że Maciuś pozwoli mi pisać codziennie. Nasze foto jest już na inście. Pa, pa. Poznaliście już Maciusia, śliczności, prawda? A teraz porozmawiamy o kilku bardzo przydatnych akcesoriach dla Maciusia, no i dla waszych milusieńskich też. Najważniejsze jest posłanie. Musi się zgadzać z linią kolorystyczną waszego mieszkania. To jest bardzo istotne, no i musi być wygodne. Drugi bardzo przydatna rzecz to obruszka. Ja polecam świecące obruszki. Wiecie, nawet w nocy można zobaczyć naszego milusieńskiego. Trzeci, no drobny gadżecik, ale bardzo przydatny, no bo wiadomo, musimy po swoim piesku sprzątać, a nikt tego nie lubi. A tu możemy sprzątać, nie brudząc sobie rączek. Bardzo polecam. No i kubraczki. Ja jestem zakochana w kubraczkach. Najbardziej pasuje dla Maciusia granatowo-niebieski. On też go uwielbia. Wiecie, te wszystkie akcesoria, no i dużo, dużo więcej, są na blogu moim i Maciusia. Jest też link do sklepu. No i uwaga, uwaga, na kod Ewitka44 macie aż 10% zniżki. Zapraszam.
Poszedł. Tam jest twoje miejsce. Rany, jakbym dorwała tą laskę ze schroniska. Miał być wychowany. Poszedł. No cicho! No lero jedna! No mówię do ciebie! No to ty robisz! No cicho! No lero jedna! No mówię do ciebie! Chowane. No to ty robisz! O rany, kogo tam licho niesie? Cześć, Ewelina! Chciałam zobaczyć twojego psa. Ech. Co się stało? Nic. Miałaś włamanie? Nie. Ktoś cię molestował? Nie. Nie rozumiem. Znamy się od liceum i nigdy nie widziałam cię w takim stanie. To wszystko przez niego. Nie daję już rady. Ale przez kogo? Co się dzieje? Przez psa. Okropny jest. Kupiłam mu legowisko. Najlepsze. Wydałam kupę pieniędzy. A on co? Zamiast w nim siedzieć spokojnie, to lata po całym mieszkaniu. Kręci mi się pod nogami. Przeszkadza. Jak mu mówię, daj mi spokój. Muszę godzinkę popracować. Nie, nic do niego nie dociera. A najgorsze jest to, że jak się rozkładam z robotą, No cicho! To przylatuje zaraz i usiłuje mi położyć łeb na kolanach. Rozumiesz? Na moich jedwabnych spodniach obśliniony łeb. A jak na niego znowu nakrzyczę, to siedzi w kącie i patrzy tak, jakbym kogoś zabiła. No tak, masz naprawdę ciężko. Już, wiesz, jestem weganką. Już trzeci dzień robię mu pyszną sałatkę. Tofu, rukolka, pomidorki, dodaję sos winigret. No nic, nie ruszy. Byłabym zakłamaną suką, gdyby mój pies jadł mięso. Co ja bym na blogu napisała? Dzisiaj wyszłam na chwilę do kawiarni, żeby w spokoju w końcu popisać. I co zostaje po powrocie? Kałuże na środku salonu. Musiałam to wytrzeć. Podłoga będzie do wymiany. Naprawdę nie masz łatwo. Ale słuchaj, każda zmiana wymaga czasu. Wierzę, że wszystko ci się poukłada i że dasz sobie radę. A z jedzeniem? Próbowałaś może kurkumę? Powinna pomóc. Kurkuma? Zaraz wypróbuję. Laska, szacun, że jak dziki. Nigdy bym nie pomyślała. Kurkuma. Muszę to napisać zaraz na blogu. Papaśki, wiesz, będę pisać zaraz. Pa, pa. Pa, powodzenia. No siema łysy, co tam u ciebie? Zajęty? A czym ty niby jesteś zajęty? Nie no, daj spokój, nie mów, że jedziesz potem swoim samochodem, no. A co to, księżna nie może sobie autobusem podjechać? No tak, ja wiem, że ona pracuje na tej Kieleckiej, no. No ale wiesz, paliwo też kosztuje, no tak czy nie? No. Słuchaj, baby, to musisz trzymać, tak? Musisz trzymać ją krótko na smyczy. Nawet i homon to za uszy, no nie wiem co, ale jak sobie pozwolisz, to ci na głowę wejdzie i już nie zejdzie, no. Wiesz co, tutaj koledzy przyszli z roboty na flaszeczkę, nie? Także odzwonię tam do ciebie za jakieś 2 godzinki. No, okej, no to trzymaj się, pa, elo.
Wreszcie raczej się otworzyć te drzwi. Oj, kochanie, no w toalecie byłem. A może byś je raczył zamknąć? Tak, już lecę. A co tutaj wodą zalatuje? Krzysiek, czy ty znowu popijasz po kątach? Wiesz, jak mnie to denerwuje? Cholery dostaję, wracam do pracy! No wiesz, kochanie, no póki dezynfekowałam, no stąd taki zapach, wiesz, no alkohol i takie tam, jeśli chcesz, to mogę jakimś odświeżaczem siknąć, nie wiem, lawenda albo co tam. Dobra, już nieważne! Już mnie nie wkurzaj! Od drugiej nic nie jadą, głodna jestem! Zrobiłeś mi tę kaczkę? No wiesz, kochanie, dzisiaj byłem w tym sklepie i totalnie zapomniałam o tej kaczce, no. Ale się nie przejmuj, dlatego że przygotowałam ci takie pyszne polędwiczki w sosie sojowym i ziemniaczkami, no. Na pewno będą ci smakować. Nie no, chyba sobie kpisz w tym momencie ze mnie. Dwa dni mi robisz smaka i teraz ty zapomniałeś? Chyba sprawianie mi zawodu to jest twoje nowe hobby. Oj, no wiesz, że nie zrobiłem tego specjalnie, no. Au. Wiesz co, zobaczyłem, że mleko jest w przedzenie, no i tak się głupi podekscytowałem, że zapomniałem kaczki, no. Ale się nie przejmuj, jutro pójdę nawet o 6 i przygotuję ci taką, jaką lubisz, kochanie. Wiesz co, Krzysiu, daruj sobie, już jeść mi się odechciało. O, do picia mi coś nalej, gardle mi zaschło. W kieliszku mi lejesz coś ty! No to może w kubeczku twoim ulubionym tutaj. Nie w kubeczku, weź na szklankę się chyba wodę pije, nie? Jezu, Krzysiek, ile można czekać? No weź, że się pośpiesz. No idę, idę już. A jak tam w pracy było, kochanie? W pracy? Jak zwykle super. Ale w domu? Tragedia z tobą, jak zwykle. No, kochanie, nie pochwalisz mnie, że tutaj odkurzyłem, zlew w łazience wyszorowałem, no, nawet podłogi umyłem na balkonie. Nie no, kurzu, widzę, że trochę mniej, ale przy tych fotelach? Jak zwykle będę musiała po tobie poprawiać. Nie, nie, ty sobie siedź, wiesz co, ja już tutaj poprawię to wszystko, jak pójdziesz się kąpać, to wtedy odkurzę, bo nie chcę cię znowu wkurzać tym dźwiękiem, no. Ten odkurzacz już ma 10 lat, no, 3 wojny przeżył, trzeba go wymienić w ogóle, no. Krzysiek? Tak, kochanie. Weź mi odpowiedź na jedno pytanie. Dlaczego z ciebie jest taka pierdoła? 10 lat jesteśmy małżeństwem i ja cały czas nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. No, ale co? Jajco! Jesteś tak bezpłciowy, że rzykać mi się chce. Ale czy to źle, że się dla ciebie staram? Weź się wreszcie zacznij zachowywać jak facet, bo te twoje roztargnienie mnie do grobu wpędzi. No przecież wszystko, co robię, jest dla ciebie. Jak możesz tego nie widzieć? Nie podnoś na mnie głosu w naszym domu! W moim domu. Co proszę? To, co słyszałaś, jak ci coś nie pasuje, to bierz walizy i się wynoś! Krzysiek, no już w skarbie tak nie denerwuj się, wszystko będzie dobrze. Milcz, kobieto! Plecy już mnie bolą od tego odkurzania. Przez godzinę gotowałem dla ciebie ten szajs, więc bierz talerz i idź to zjeść. Kochanie, ale może ty zjesz ze mną, na pewno też jesteś głodny. Głodny to jestem jak wilk. Ale przez to, że musiałam to samemu przygotowywać, to już mi to danie zbrzydło, wiesz? Już patrzeć na to nie mogę. Możesz mi jajecińcę usmażyć. Z 3 jaj z bekonem dodatkowym. Lecę. Kochanie, nic się nie martw. Ty sobie odpoczywaj, ja się wszystkim zajmę. Wszystko ci przygotuję, wszystko będzie dobrze. Co tam znowu stękasz? Mam się odcisk robi, nie mogę. To może buty zmień. Nie no, wierzę, przecież mi się we wszystkich butach odciski robią. Jeszcze przy tych garach muszę wstać. No okej, to usiądź sobie. Ja już tam dokończę, bo mam wyrzuty sumienia, jak na ciebie patrzę. Wiesz co, jednak Krzysiu, to jesteś kochany. Boże, jak dobrze, że ja ciebie mam. Wiesz co? Weź zostaw te gary, drinka się napijemy. Nie no, przecież wiesz, że ja nie mogę.
O Jezu, małego możesz, no nie przesadzaj, no. Nie no, walczę z tym, ani jednego. Weź jednego słabego, przecież możesz się nabić, no bez jaj, no. Okej, no to wyjmę na po kieliszku. A mówił, że nie pije! No ale to był twój pomysł. Bo cię sprawdzałam, ty moczy mordo, ty! Jak chcesz, to pij! Ale do łóżka cię nie wpuszczę, śpisz na kanapie! No ale, ale wiesz, że ja nie piję. Każdy alkoholik tak mówi. Ja ci, kurde, zrobię domowy detoks, kurde, balans, a domowy, zobaczysz, do sprzątania cię zagonię, ale... i zobaczysz, że kurde ci te wszystkie flaszki z głowy wybiję, kurde. No ale kochani, czy nie za dużo już dzisiaj zrobiłem w domu? Nie! Rano masz pobudkę z alkomatem, a jak wyczuję chociaż pół promila, to osobiście cię wykastruję. Żegnam! Byłam, ale już jestem wolna jak ptak. Walili cię z pracy? Nie no, coś ty. Zerwałam z Łukaszem. Serio? Mówiłaś, że to ten jedyny. No wiesz, na początku było całkiem miło. Starał się chłopak. Kwiaty, upominki, kolacje przy świecach. Romantyk. Tak. To co się stało? Przestał się starać? A skąd? Starał się coraz bardziej. Ja rozumiem. Raz na jakiś czas kolacja przy świecach czy kwiaty. Ale codziennie? Bez okazji? Powtarzał mi, że zawsze jest okazja, bo każdy dzień ze mną to dla niego święto. Te płatki róż na pościeli, kąpiele we dwoje, śniadanka do łóżka. No co? Słodko. Do zżygania. Kto by to wytrzymał? No to powiedziałam mu dzisiaj, że to koniec tego świętowania. Ja bym nie narzekała. Zapewniam cię, że szybko miałabyś dosyć. Co za dużo, to niezdrowo. Wyobrażasz sobie, że my ani razu się nie pokłóciliśmy? Mówię ci, koszmar. Ja z moim kłócę się codziennie. I to rozumiem. Przynajmniej coś się dzieje. Do czego się napijesz? To co zwykle? Tak, ale podwójnie. Muszę odreagować. O, cześć! Dawno cię nie było. Ale rozumiem, że przygotowania do ślubu zajmują mnóstwo czasu. Nawet mi nie przypominaj. Żadnego ślubu nie będzie. Co się stało? Opowiadaj. Najpierw muszę się napić. Na sucho mi dam radę. To co zwykle? Tak. Potrójnie. No to mów, co się stało? Przecież tak dobrze żarło. Żarło, żarło i zdechło. Wyobraź sobie, że zrobił mi karczemną awanturę. I o co? O Andrzeja. O Andrzeja? Tego Andrzeja? No tego, tego. A którego? Patryk za nim nie przepada. No nie dziwię się. Przecież to jest twój były i w dodatku razem pracujecie. I co z tego? To, że czasem zadzwoni czy napisze, to chyba nic wielkiego. I o to poszło? Nie, nie tym razem. O wyjazd służbowy. Byłaś z Andrzejem na wyjeździe? No i co z tym dziwnego? Przecież to mój szef. Mów dalej. W sumie to nie ma o czym. Patryk zadzwonił do mnie następnego dnia rano, odebrał Andrzej i powiedział, że nie mogę rozmawiać, bo jestem pod prysznicem. To znaczy, żeby... O matko, też mi coś. Wiesz jak jest? Trochę wina, zaczęliśmy wspominać i się stało. Zresztą
Na wyjeździe się nie liczy. Tłumaczyłam to Patrykowi, ale nie chciał słuchać. Na koniec się jeszcze popłakał, cześć! Powiedziałam, że nie będę brała ślubu z Niemczakiem. Dolej mi, kochana, bo czuję, że słabnę. Faceci są beznadziejni. Halo? To halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor już na panią czeka. Ale proszę najpierw zdezynfekować ręce. O Boże, to do was to też już dotarło? Proszę. Dzień dobry, panie doktorze. Ależ dzień dobry, pani Malinowska. Co panią znowu do mnie sprowadza? Panie doktorze, kochany, prosiłam. Jessica. Malinowska to moja teściowa. Panie doktorze, znowu mi te powieki opadły. No i chciałabym też sobie zrobić takie skośne, azjatyckie oczy. One tak fajnie do maseczki wyglądają. Moja sąsiadka takie ma. Jej, ja muszę mieć takie same, panie doktorze. No dobrze, to zapraszam na kozetkę. Włączymy. Może pani zdjąć okulary, położyć sobie. Tak, otworzyć oczy. Tak, tutaj widzę, że z lewej było już naciągane leciutko. Tak, jeszcze ten makijaż tutaj u pani. No może być ciężko, muszę pani powiedzieć, że do tego zabiegu będziemy potrzebować dodatkowej skóry. Nie będziemy nic naciągać, tylko że taką dodatkową skórę bierze się najczęściej z pośladków. Widać u pani w dokumentach, już mogę pani tutaj pokazać, że z pośladków dużo już wzięliśmy do poprzedniej operacji. Widzi pani tutaj tą część? Widzę, widzę. Właśnie. Ale kochany panie doktorze, no 10 lat już do pana chodzę. Coś pan wymyśli? Tu mam pana ekstra premia. Musi pan zmienić to swoje 3-letnie Porsche. No nie wypada, żeby taki znakomity lekarz takim starociem jeździł. Proszę sobie kupić coś nowego. Oj, dziękuję pani. Tak mnie olśniło przed chwilą, że w sumie mamy zwłoki nowe przecież w prosektorium. No to pani Malinowska, oj, przepraszam, Jessica. Usiądź sobie wygodnie, ale tylko pójdę na minutkę coś załatwić. No, halo, Stefciu, wiesz co? Potrzebuję ciało. Nie no, 80 odpada, co ty? Ja tak około 50 potrzebuję, no. Mógłbyś tam zobaczyć? No, ale wiesz co? Na pupie się skup, no, bo tam będę potrzebował. Tak. Przed menopauzą? O, no to świetnie, no. Pij coś, glan coś, okej. Okay. Wiszę ci przysługę, no. To pa, 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 pa. Proszę, 50-latka? No starą skórę chce pan mi zaproponować. Jak dla mnie to najwyżej 25-latka. Panie doktorze, no ja bym jeszcze taką jedną rzecz miała wstydliwą. Wie pan, no, no jakby pan mi mógł, sąsiadka mówiła, że to bardzo prosty zabieg, podciągnąć pasek klinowy. No bo ja tydzień temu poznałam faceta, 28-latka. Ciacho, prawdziwe ciacho, tylko 2 lata młodsze. Przy mojej 30 nikt mi więcej nie daje. Pana sztuka jest wspaniała. Ach, ja muszę być dla niego młoda i taka, wie pan, no nieskalana. Pani Malinowska, to znaczy, Jessica, najbliższy termin, jaki mógłbym się zaproponować, to za 2 tygodnie. Ależ kochany panie doktorze, to musi być dzisiaj, bo mi ciacho ucieknie, panie doktorze. Dobrze, dzisiaj, tak, dzisiaj będzie oczywiście, Jessica.
na życzenie twoje specjalne będzie dzisiaj. Ach, widziałam, panie doktorze, że pan mnie zrozumie, panie doktorze. Dobrze, Jessico, zapraszam pan. Dziękuję ci za dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękujemy za wizytę, pani Jessico. Mam dla pani prezent. Oby pani skóra tak skutecznie magazynowała wilgoć, jak te kaktusy. To już 10. kaktus. No. Zapraszamy ponownie, pani Jessico. Pani Rudzińska. Pani dyrektor, ale pani po prostu cudownie wygląda w świetle tej lampki. A podobno właśnie chyba ostatnio widziałam Mikę i nawet myślałam, żeby sobie taką kupić na biurko. Dziękuję bardzo, pani Rudzińska. Ale nie wysłałam pani tutaj po to, żeby rozmawiać o lampach, ani tym bardziej o moim wyglądzie. Chwileczkę, pani dyrektor. Chwileczkę, zaraz wracam. Bo ja tu mam dla pani dyrektor taki skromny prezencik. Proszę. Bardzo ładny prezent, pani Rudzińska. Taki oryginalny, powiedziałabym. Sztuka nowoczesna. Chyba. Pani Rudzińska, przejdźmy do konkretów. Dostaję skargi na panią. Podobno wprowadza pani negatywną atmosferę w biurze. Ja? Pierwsze słyszę. Ja to się, pani dyrektor, codziennie w pracy pojawiam z bananem na twarzy. Bo widzi pani, szwagier kolegi mojego sąsiada, taki Mateusz, on prowadzi zajęcia z jogi. No i ja już byłam na kilku takich treningach z jogi. I widzi pani, pani dyrektor, i wtedy ja codziennie rano sobie ćwiczę. Po prostu... Raz. O! I ta joga, ona mnie tak uspokaja. Ja po prostu rano w pracy to jestem jak ten kwiat lotosu. Szkoda tylko, że nie pojawia się pani z tym swoim bananem punktualnie, pani Rudzińska. W zeszłym miesiącu odnotowano u pani 17 przypadków spóźnienia. Jak pani myśli? Jakie jest prawdopodobieństwo, że jednej osobie w ciągu miesiąca 3 razy przebije się opona w aucie? Ja sobie w ogóle wypraszam takie sugestie. Ja doskonale wiem, czemu w biurze wszyscy się na mnie uwzięli. To dlatego, że jestem lesbijką. Kocham moją Agusię i nie wstydzę się do tego przyznać. Zapewniam panią, pani Rudzińska, że orientacja seksualna nie ma tutaj żadnego znaczenia. W naszej firmie każdy... Tak, jasne. Wszyscy zawsze tak mówią. Ludzie niby tacy przyjaźni, tolerancyjni, a za plecami wytykają nas od razu palcami. Pani Rudzińska, ale nikt pani nie wytyka. Ja rozumiem, że może się pani czuć wyobcowana, ale ja naprawdę popieram ludzi homoseksualnych.
Wydaje mi się tylko, że pisanie wierszyków miłosnych w służbowej toalecie to jednak spora przesada. Wie pani, że będzie musiała pani zapłacić za remont. Pieniądze to nie wszystko. Dość tego pieprzenia. Madzia jestem. Zmniejszmy ten niepotrzebny dystans i bądźmy po imieniu Karolcia. Mogę ci mówić Karolcia, co? Tak. Słyszałam, że chcesz mnie zwolnić, Karolciu. Sprawa wygląda tak, Karolciu, że nikt tu nikogo nie zwolni. Nie masz pojęcia, z kim rozmawiasz. Ja? A co ja? Już. Bo widzisz, Karolcia, prowadzę konto na Instagramie na temat osób homoseksualnych w Polsce. Ja właśnie mam takie różne wielkie afery na ten temat. Obserwuje mnie ponad 20 tysięcy osób z Polski i zagranicy. Jeśli spotka mnie jakaś niemiła sytuacja ze strony szefostwa tej budy, to zrobię wam taki meksyk w mediach, że się nie pozbierasz. Chcę, żebyś wiedziała, na czym stoisz, słodziutka. Do pięt mi nie dorastasz. Poza tym międzynarodowa nasza kierowniczka, Anka, też jest lesbijką. Nie lubi się tym chwalić, bo żyjemy, gdzie żyjemy. Ale jak ona się dowie, że zwalniasz osoby z LTE, to sama zobaczysz. Wylecisz stąd na zbity pysk. No, to teraz Karolcia. Skocz tam na róg do Chińczyka. Ja bym zjadła makaron w sosie słodko-kwaśnym. I wiesz co? Weź tą badziewię wywalę po drodze. Dobrze, Madziu. Dobrze, ja pójdę. Madziu? Jaka Madziu? Od kiedy to my jesteśmy na ty? Tak, tak. Pani Magdaleno, to ja... 15 minut będę słodko kwaśnie. Most. Tak, doktor Marcin Nowak nam pozwolił. Proszę nam nie przeszkadzać. Okej. To nie przeszkadzam. Przepraszam.